Witam Was serdecznie w sobotę, a czy nie to słowami zapisanymi w psalmie 94, wierszu 18. Gdy pomyślałem, chwieje się noga moja, łaska Twoja, Panie, wsparła mnie. Oraz z Ewangelii Łukasza z 22 rozdziału, 32 wiersza, gdzie Jezus powiedział do Piotra: prosiłem za Tobą, aby nie ustała wiara Twoja. Nie proś Boga, żeby spełnił to, czego pragniesz, proś Go, żeby zrobił to, co jest najlepsze. To są słowa Maxa Lucado, które również mają posłużyć nam do dzisiejszego zastanowienia. Łaska, pomoc, wsparcie, przebaczenie grzechów są to przewodnie myśli naszych dzisiejszych wersetów, w szczególności łaska. Przychodzimy do Boga wtedy, kiedy jesteśmy radośni, kiedy chcemy Go wychwalać, ale także przychodzimy do Pana Boga wraz ze swoimi problemami, ze swoim bólem i cierpieniem. Czym jest łaska? Odpowiadamy, że jest darem Boga, że Jego dar jest niezależny od człowieka i że nie jest dziełem ludzkim. Przede wszystkim dzięki łasce i wierze w Jezusa Chrystusa zwiastowane jest nam nasze zbawienie. A więc łaska jest darem, a nie nagrodą za uczynki, choć te są bardzo ważne i są owocem wiary. Łaska, dzięki Bożej łasce, Bożej dobroci, możemy zdać się na Pana w trudnych chwilach. Ale ta łaska przede wszystkim staje się naszym udziałem dzięki Jezusowi Chrystusowi. By w czasie trudnym Bóg wspierał nas swoimi darami Ducha Świętego. Myślę, że na łaskę bardzo dobrze wskazuje 4 artykuł o usprawiedliwieniu, który zapisany jest w księgach wyznaniowych, a przede wszystkim znajduje się on w wyznaniu augsburskim. Odczytam go teraz, albo też go po prostu przypomnę. Kościoły nasze nauczają także, iż ludzie nie mogą być usprawiedliwieni przed Bogiem własnymi siłami, zasługami lub uczynkami, lecz bywają usprawiedliwieni darmo dla Chrystusa przez wiarę, że są przyjęci do łaski i że grzechy są im odpuszczone dla Chrystusa, który swą śmiercią dał zadośćuczynienie za nasze grzechy. Tę wiarę Bóg poczytuje za sprawiedliwość przed swoim obliczem. Dlatego też uchwyćmy się Bożej łaski, uchwyćmy się Bożego miłosierdzia, zdajmy się na Boga. Pozostańcie z Bogiem. Dobrego dnia.